Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeśli witam was w kolejnym odcinku z Darkness Under My Bed. No i kochani, tak jak wam obiecałem, nie wiem czy to jest, czemu to jest pusty slot, ale być może dlatego, iż zrobiliśmy tylko dopiero pierwszą misję. No ale to tak faktycznie troszeczkę dziwnie to wygląda. I zauważyłem, że chcieliście więcej odcinków z tej gry. I powiem wam osobiście, że mi również ta gra przypadła do gustu. Tym, że jakoś tak ta gra nie jest na tyle straszna, że coś nas goni i tak dalej, tylko czujemy ten klimat grozy. Naprawdę już dawno w żadnym horrorze nie czułem się bezpiecznie, ale i też taki, wiecie, wydygany, bo nie wiem, co będzie zaraz za chwilę za rogiem, ale to nie jest taki strach, wiecie, że coś tam nas goni i tak dalej, że nie możemy się bronić, tylko po prostu mamy się w klimat, nie wiemy, co jest za rogiem. Ta gra bardzo dobrze ten klimat właśnie oddaje, co naprawdę bardzo mnie zdziwiło. Dzisiaj zajmiemy się pewnie... myślałem o tych nagraniach, ale chyba nie. Chyba nie. Nie jestem więcej na temat horroru. Chociaż może. Odnoś wszystkie kasety i zbierz informacje na temat potworów. Liniowy tryb silnie stawiający na klimat, ale mnie bardzo interesuje ten tryb eksploracji. Tylko problem jest taki, że nie wiem, czy robiąc ten tryb przez te 45 minut, czy uda nam się go zrobić. I czy da się zapisywać w ogóle tą grę, czy po prostu jak wyjdziemy, to już jest dupa. No sprawdźmy sobie ten tryb eksploracji i może zróbmy to w ten sposób, że ja sobie tam gdzieś przejdę na sekundkę i zrobię wyloguj. Menu główne. No właśnie, to resetuje nam. To nam wszystko resetuje. To jest problematyczne. To jest problematyczne, bo nie da się zapisywać gry. Więc co najwyżej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to po prostu robię wam cięcie i nagram kolejny odcinek. No dobra. Spróbujmy, Zaczynamy sobie powolutku. No i startujemy chyba w tym samym miejscu, co wcześniej. Dodatkowym klawiszem wyłączamy sobie całkowicie tak samo jak spacją światło. Podczerwień. Na razie nie widzę, żeby tutaj było cokolwiek, o co możemy się martwić, typu prąd czy inne rzeczy. No i dobra. Czy to są jakieś cyfry? 899? Tak by to wyglądało. Spróbujmy. 899. Są cztery cyfry. Lipa. Myślałem, że może będą jednak... Ej, ale nie możemy się wracać. Co jest? Ja chcę reset. Ja nie zrobiłem tam wszystkiego. No, słabe jest to właśnie, że się nie możemy wracać. No, dla mnie definitywnie tutaj coś było napisane, ale nie wiem co. Może po prostu tak się dziwnie te kabelki ustawiły. No tu jeszcze możemy się wrócić. Przedłużacz. Czy my coś widzimy tutaj, co mogłoby nam pomóc wpisać ten kod? No właśnie nie. Jak używam tego panelu, to widzę, że... gdzieś nas potem to prowadzi. Tylko problem jest taki, że przecież my hasła nie znamy. To czemu nas to prowadzi dalej? To jest pytanie za milion punktów. No dobra, sprawdźmy sobie tutaj. No i tu też się nie możemy już cofnąć, zauważyliście? Ja myślałem, że jeżeli chodzi o to, to nie będzie problemu, ale widzę, że problem jest. No dobra, to w takim razie lecimy tamtą stroną. Bo... skoro tutaj jest kod i tego panelu możemy użyć bez żadnego... ale... nawet 1-1 przechodzi. Dziwne to jest. A nie, no to jest kolejne pomieszczenie. To jest to samo pomieszczenie w sumie. Dziwne. Weź mazak, taśmę klejącą bądź nożyczki. Kawałek papieru. No i tak, ostatnio szliśmy tędy i tą dziurę dało się zakleić taśmą klejącą, ale tym razem może weźmy mazak. Weźmy mazak i spróbujmy może coś tutaj sobie napisać. Co tu jest napisane? Widok, kawałek papieru i nic. Trochę nie rozumiem, co tu się stało. Pudełko. Rozumiem, że tu możemy sobie coś wyciąć. Daliśmy sobie nożyczki. Tylko może te nożyczki też się tutaj coś przydadzą. Pudełko. Właśnie, czemu nożyczek nie możemy użyć? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Ulica Skrytych Lęków 51, Zielona Góra. I tu też możemy nożyczek użyć. A tutaj się nie da użyć nożyczek. Dobra. Nie wiem, czemu tam mazak mogliśmy użyć. To jest dziwne mega. Dziadek do orzechów. Dziadek do orzechów, który nic w sumie nie daje. Przybory krawieckie. Tutaj też nic nie mamy. Żadnych napisów nie widzę. Wycofnijmy się. Użyjmy nożyczek. No i co to jest? Kas. Znaczek mamy, dobra. Mamy znaczek. Użyj znaczek pocztowy na pudło. Tutaj nie możemy. Jest znaczek. Możemy wziąć taśmę klejącą jeszcze. Mega głośny się dźwięk tutaj zrobił. Wyborów krawieckich też nie weźmiemy. Coś nam zepsuła, prawda? Nie pamiętam jej uśmiechu. O. Skrót niedostępny. Czyli coś musimy zrobić teraz tutaj. Coś musimy zrobić tutaj. Tylko tak, no możemy wziąć tą taśmę klejącą. Tylko pytanie, czy my się będziemy mogli wrócić. To jest pytanie za milion punktów. Bierzemy tą taśmę. Rozumiem, że tutaj już tego nie użyjemy. Nie. No to mówię, no wiem, gdzie to użyć. Użyj taśma klejąca? I tu też możemy... A nie, tu nie możemy. Wow. Złych snów 179, to jest Zielona Góra. Ciekawe, czy jest w ogóle taka ulica. Ja sobie zrobię screena F12. Tu nie mogę. Ej, czemu nie mogę? MIUI się nie wczytało. Nie idzie. Dupa. Dupa blada. Inaczej, dobra, print screen, gdzie tu jest? Tu jest. Ja sobie to potem ogarnę. Czy jest taka ulica? Lekka paczka. Wyślijmy sobie to. Odblokowało nam się drugie przejście. Rozumiem, że ten napis, czy ten symbol oznacza całkowicie zmianę trasy. Masa leków, które nam się tutaj nie przydadzą. Przynajmniej nie teraz. Przynajmniej nie teraz. Przyborów już wziąć nie możemy. Tutaj tego pudła nie weźmiemy. Tutaj też nic. Widać, że ta mapa się zmieniła. No dobra, nie mamy innego wyboru jakiś tędy. No właśnie, zobaczcie. Tutaj nam się już w tej chwili całkowicie wszystko anulowało. Los z użytych chusteczek. Ja bym tego nie dotykał. No i dostaliśmy wirusa. Zaraziliśmy się jakimś cholerstwem. Opaska podtrzymująca. Ciekawe. Polska gra z polskimi akcentami. Wata opatrunkowa. Opaska uciskowa albo opaska medyczna. Masa leków. Środki czyszczące. Pety? Dobrze widzę pety? Tak, dobrze widzę pety. Jakiś długopis. Notatki. Weźmy to. Weźmy to. Nie wiem, do czego nam się to jeszcze przyda, ale gdzieś nam się to przyda i znamy tą koleżankę, Choralalka. Ona jest z pierwszej misji. Wow, ty co? Obijana lalka, weź. Brudna płyta CD. Igułka pokryta wymiocinami. Rozumiem, że ta pigułka może nam się przydać, tylko mamy te notatki, które właśnie co? Rozumiem, że jak weźmiemy sobie to, no to automatycznie te notatki będą tutaj... What? Użyj brudne lekarstwo. Teraz mamy czyste lekarstwo. Daj lekarstwo jej, albo weź lalkę. A sam sobie nie mogę już tego wziąć, tak? No dobra. Tej lalki niestety nie ogarniemy. Dobra, dajmy ci lekarstwo. O, i ona już jest zdrowa. Jest już zdrowa, jest git. Są notatki, dobra. Dobra, bo jeszcze powiem wam osobiście, że przestraszyłem, że straciliśmy możliwość przejścia. Tylko co nam to dało, że tą lalkę w jakiś sposób uleczyliśmy? Nie. A, ona przeszła tędy po prostu. To jest kolejny element, który nam zmieni trasę. Kolejny element, który nam zmieni trasę, co mi się osobiście nie podoba. Weźmy tą lalkę. Wow, a to co? Poplamiony bandaż. No niestety. Rozumiem, że teraz możemy sobie go wyczyścić. Mamy czysty bandaż. I na przykład wyczyścić płytę z CD. Użyj. Powinno nam pomóc. Wow. Okno logowania do antywirusa. Rozumiem, że notatki nam się teraz przydadzą stąd. Ale zauważcie, że jakbyśmy poszli teraz z tym wirusem, to już była dupa. To już by nam nic nie dało. Użyj notatka. Uwaga, wyciek danych. I co teraz? Wow. Widok oszołomione dziecko. Domyślne? Widok mózg. Domyślny. Wow. Zarażone dziecko. Trochę nie rozumiem, co tu się dzieje. Czemu my te dzieci... w sumie lodowate zwłoki. Czemu my je ćwiartujemy? Wow. Nie mamy nawet twierdzenia, po prostu je wyrzynamy. Fuck. O fuck. No ale mi ciary przeszły. I tak się powinno robić klimat grozy, a nie jumpscary jak w pseudo-horrorach. Misja zakończona. To było jedno z zakończeń. O! Ja pierdzielę. Ej, no ciekawie, czyli być może, kochani, bo patrzcie, jeżeli używamy sobie tego przejścia, tego pseudo przejścia, to z automatu po prostu nam wyrzuca tak naprawdę cały ten ekran i idziemy tędy. Nie znamy kodu, przerzuca nas tutaj. I tu już nie mamy niestety przejścia. Ale weźmy sobie taśmę klejącą. Czy teraz, jeżeli będę chciał sobie... Tak, możemy tutaj przejść. Po prostu to jest inne przejście. To jest inne przejście, to jest świetne. No tak jak wziąłem już pierwszą taśmę klejącą, no to już nic z tym nie zrobię, ale myślę, że tutaj jest na tyle dużo tych przejść, że możemy się w to pobawić. Jak najbardziej, jak najbardziej. Mamy dużo elementów, których możemy używać. Nie pamiętam jej głosu. Było, nie pamiętam jej uśmiechu chyba wcześniej. Gród niedostępny, no właśnie. To nam niestety już w tej chwili nic nie da, bo wzięliśmy taśmę. Po co jest to tutaj? Czy tu jest coś ukryte? Czy tu mamy jakiś taki, wiecie, no nie wiem. Te farbki, na przykład to jest liczba 4. 4. Jebany betoniarzu 4. 4, 8, 9, 9. To spróbujemy. Spróbujemy. 4, 8, 9, 9. 4, 8, 9, 9. Nic to nie dało niestety. I zobaczcie, że idziemy dalej. To jest zamknięte. Ten panel nic nam nie zrobił. Ten panel nic nam nie zrobił. Braliśmy mazak ostatnio. To teraz weźmy nożyczki. Tutaj sobie zablokowaliśmy przejście. Tutaj sobie zablokowaliśmy przejście. Rozumiem, że teraz tu możemy użyć nożyczek. Pudełko. Mamy sznurek dostępny, co jest najlepsze. Ja teraz mogę wziąć taśmę na przykład klejącą. Użyj taśma klejąca. Odblokowaliśmy sobie przejście, ale możemy sobie jeszcze użyć mazak. Tu już nie da rady nic użyć, bo sobie zablokowaliśmy to przejście. Tu możemy sobie śmiało przejść. 201. Użyj mazak. Widok orzech włoski. Co nam to dało, że użyliśmy mazek? A, że strąciliśmy sobie to. Aha. 201. Trzeba zapamiętać. Trzeba zapamiętać. Użyjmy sobie dziadka z orzechów. I zrobiło się przejście. Tylko dlaczego? Rozumiem, że nam to wystrzeliło. Rozumiem, że nam to wystrzeliło. Wyborów jeszcze nie możemy wziąć, zróbmy sobie znów to. Ten event jak najbardziej nam się przyda. Nie pamiętam jej twarzy, tak, to są inne. Było uśmiechu, głosu i twarzy. Tu skrót nie jest dostępny. No ale dziadek do orzechów nam blokował przejście jeszcze. Wstrętna mysz, przegoń. Na razie jej damy spokój. Jak nie musimy, to nie będziemy tego używać. Głodująca lalka. Zapewne możemy jej dać orzech. Puszka. Otwierasz do koncert. Możemy otworzyć... O, i tu jest przejście dalsze. Możemy pewnie otworzyć dzięki temu puszkę. Otwierasz do konserw. Wstrętna mysz. Rozumiem, że tej myszy już tu nie. A, opierdoliła orzech. Głodująca lalka. No to będziesz głodować chyba. Pusta puszka. Tak, opierdzieliło wszystko. No przykro mi, lalka. Będziesz głodna. Nie ma ani orzecha, ani puszki. Mogliśmy tą mysz już wcześniej przegonić. Nie pomyślałem w sumie, że to tak się może skończyć. Myślałem, że ta mysz może mieć... jakieś dalsze, wiecie, konsekwencje. Dobra, niestety, ale nam padł prąd, czyli jeżeli mamy niski poziom baterii, to możemy użyć sobie, z którym to klawiszem było E. Tryb niskiego użycia. Tryb niskiego użycia. Jedzenie w puszce. Otwórz. Brak energii, ok. Czyli najpierw musimy sobie zaiste podładować to wszystko. Pułapka na myszy. To jest zjedzona ta puszka? Nie, to jest druga puszka po prostu. Zepsuty przedłużacz. Pewnie będziemy mogli go jakoś... Budyncelka kolejna. Pewnie będziemy mogli go jakoś podłączyć. Pistolet na klej. Izolowany przewód. Rozumiem, że ten pistolet na klej już raczej nie zadziała. Czyli możemy po prostu użyć tego. No to... Ła, te głosy są naprawdę creepy. Możemy teraz sobie prąd włączyć. Możemy sobie włączyć prąd. Ładuj baterię. Przeładowanie. Balony układ scalony. Niedobrze. Złom. Odkręć śruby w obudowie. Napraw się. Błąd. Pęknięta obudowa. Ograniczona funkcjonalność. Tu się już nie podładujemy na razie. Tu jest tylko i wyłącznie puszka. I zaiste, jeżeli chodzi o to, musimy wziąć teraz naprawiony przedłużacz. Przepraszam za tą moją chrypę. I możemy sobie to skleić. Z pewnością. Naprawa. Dobra. Skleiliśmy sobie obudowę. Bierzemy izolowany przewód dalej. Tylko wiecie co, no bo my mamy tutaj w teorii dalsze przejście, a ja tego nie sprawdziłem. Odzyskaj wspomnienie. Nie pamiętam jej szczęśliwej. Wiem, że zawsze była pełna energii. Misja wykonana. Nie chodziło o to na pewno. Chciałem zrobić inne przejście. Odblokowano nowy skrót. Super. Ui. Czyli co, teraz mamy... What? Mamy tu przejście. Ej, nie pamiętam tego przejścia. Nie pamiętam tego przejścia. Teraz już nie mogę tędy przejść. Ładuj baterię. Tu są kodujące larki. Czego i mysz. Dziadu paszą won. Myszy tu już nie ma. Tu jest kolejna głodująca lalka. No i właśnie, to jest problem, bo... W teorii powinniśmy tutaj przyjść już z jedzeniem. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo ona głoduje, tu myszy sobie wpierdzielają to żarełko, ale tutaj już mamy niestety przejścia bez powrotu. Lewo, prawo, prawo. Mamy starą książkę i zapewne tu będziemy musieli zrobić to samo, co mieliśmy w przejściu z użyciem taśmy klejącej. Tak? Długopis. Tak mi się wydaje. Usuń dokument. Zakładka. Brak uprawnień. Dane niekompletne. I zaczyna się znów od nowa wszystko. Definitywnie mamy tutaj przejście inne. Mamy nowy skrót odblokowany, tylko pytanie, czy ten skrót również nie był tutaj. Nie, ten skrót nie jest nadal dostępny. Ten skrót nadal nie jest dostępny, ale myślę, że ja bym sobie chciał zrobić... Przejście nadal tutaj. Nadal tutaj, bo tutaj, no jakby nie patrzeć, nie dokończyliśmy tego. A byliśmy blisko. Byliśmy blisko. Dobrze, że już mniej więcej wiem, co tu trzeba robić. To w sumie nam jakoś się z tym nie schodzi długo. 21, trzeba pamiętać o tym. Dobra. Lecimy orzech włoski, to się ładnie wywali. Wyszczeliło, wyszczeliło. No właśnie, ale też tutaj był ten sznurek, teraz go już niestety nie weźmiemy, ale tu był sznurek do wzięcia w teorii. Ciekawe, czy dało się wziąć igłę po rozpakowaniu tego. Ciekawe. Czego nie mysz? Okruszki, weź. Daj okruszki. No może niekoniecznie. Tu jest otwieracz do konserw, który możemy otworzyć w teorii. No właśnie, ale tu się już nie wrócimy. Tu się już nie wrócimy, nie ma opcji. Te okruszki możemy w teorii... O, weźmy teraz ten otwieracz. Pójdźmy sobie tutaj. Czy mysz tu przyjdzie? Przyjdzie, przegoń. Paszą won, pusta puszka, no niestety. Możemy w teorii dać okruszki, których już nie ma. No to dupa. Mogliśmy jej dać okruszki w teorii. Ja to chcę zrobić, no chcę to zrobić. Zrestartuj misję. A moglibyśmy dać jej te okruszki i myślę, że ona wtedy by trochę odżyła. Dodatkowo sprawdźmy, czy biorąc nożyczki i rozcinając to, możemy teraz wziąć sznurek. Nie możemy wziąć sznurka, ale tutaj były przybory, których też nie możemy wziąć. To sobie kliknijmy. Nie wiem, czy ja to muszę klikać. Nie wiem, czy ja to muszę klikać. Nie pamiętam jej uprzejmości. Chyba tego klikać nie muszę. Myślałem, że biorąc przybory krawieckie będę mógł coś tutaj zdziałać, ale niestety nie. Ale właśnie, teraz biorąc na przykład mazak, no bo ten mazak w teorii... no właśnie, teraz nie wzięliśmy taśmy jako pierwszej, tylko wzięliśmy sobie użyj mazak. Dziura. Zatkaliśmy sobie dziurę, ale nie możemy już zrobić nic. W teorii możemy wziąć sznurek. No właśnie, teraz zrobić sobie zejście na dół. Użyj sznurek. Zejdź. Oni moli. Możemy się wspiąć w razie czego. Podarta kartka. Możemy wziąć taśmę w tej chwili i skleić sobie podartą kartkę. Naprawdę ta gra jest tak rozbudowana, ma tyle przejść, że ja pierdzielę. Taśma klejąca. Możemy zmienić teraz stronę. Brudna kartka. Tu coś jest do wzięcia, czy do zrobienia do wzięcia. Niestety już sobie zablokowaliśmy chyba przejście. Odtwórz kasetę. Wow. Drzwi do piwnicy, zamknięte drzwi. Zamknięte drzwi, zamknięte drzwi. Patrzę, czy coś nie ma przy okazji tego wszystkiego. Dziwne rysunki. Byliśmy na górę. Mamy drzwi uchylone. Już się tego boję, cholercia. Zamknięte drzwi i... zamknięte drzwi. Tu jest jakaś kuchnia definitywnie. Tu jest jakaś kuchnia definitywnie. Spróbujmy wejść tu. Płacząca lalka. Wiecie co? Wydaje mi się, że to jest jakiś sierociniec. Że my jesteśmy w jakimś sierocińcu. Zimny klucz. Zamknięte drzwi, zamknięte drzwi. O. Wszystko pozamykane. No i mamy to wejście. Tu jest jakieś zejście w dół. Te lalki uciekają. Ani... Ona nie ucieka, ona wisi. Weź wiszącą lalkę. Pasek. Czy mogę iść na górę i na przykład powiedzieć tą lalkę? Zbij! Bo tu już nic nie mogę zrobić, mogę ją tylko pobić. Nóż. Dzielna lalka. Broni tamtej lalki. Kuchnia. Pudełko zapałek. Czyli zapałka. Patrzę, czy da się co innego jeszcze zrobić, ale chyba nie. Płoniecie. Jest kurwa chore. Ale ta gra się robi chora. Pokój dziewczynek. To my tu nic nie możemy... Milcząca lalka. Goń. Wam zwiała. Fuck. Misja zakończona. Wow. Kurde. Ale ta gra jest posrana. Ale jest świetna. Takiej psychodelki naprawdę dawno nie widziałem. Dawno nie widziałem. No maksa dawno. Weźmy maz. Jakiś czas przejdźmy się do tego miejsca i spróbujmy ją pogonić. No już wiemy, co mniej więcej zrobić, więc nam się to szybko zejdzie. Weźmiemy sobie teraz oczywiście sznureczek. Na szybko. Nie to. Taśma. Dobra, zmieńmy stronę na szybciurka. Wejdźmy. Właśnie, ale to jest jeszcze brudna kartka. To mnie jeszcze interesuje. Tutaj się coś da zrobić, tylko my już przejść nie możemy. To trzeba byłoby naprawić taśmą klejącą. I dopiero wtedy przejść dalej. No ale dobra, chcę jeszcze raz kasetę odtworzyć. Żeby zobaczyć... Co my tu możemy zrobić? Weźmy klucz. Ale to była początkowa lalka, tu musimy zejść w dół. Otworzyć tutaj te drzwi, tu będzie pasek. Rozbijemy laleczkę tamtą. Zbij. Teraz ucieknie tutaj, tu będzie dzielna lalka, która będzie chciała nas pogonić. Ale my zejdziemy do kuchni. Kuchnia była na górze, tu po lewej. Bierzemy oczywiście zapałkę, spalimy je w cholerę. Użyj zapałka. Bierzemy nożyk. I teraz mamy dostęp na dół, po lewej stronie. Nie ma nic, teraz wychodzimy, goń. Idziemy... Po lewej. 6147. Sobie już to zapisuję. 6147. Gdzie ja mam tu jakąś kartkę i długopis? Ja mam tu kartkę i długopis. Tutaj są. 6147. 6147. Pierdziele. I my tą lalkę goniliśmy, żeby ją zabić po prostu. Misja zakończona, świetnie. Czyli tryb eksploracji to jest po prostu tryb, w którym znajdujemy sobie inne zakończenia i wskazówki co do następnych przejść. I teraz chyba będziemy mogli nawet sobie odblokować to. 6, 1, 4, 7. No niestety nie. A nie, jednak tak. Udało się. Farbki plakatowe, weź. My jesteśmy w tym miejscu. Wow. Drzwi do piwnicy, zamknięte drzwi. Czarna dziura. I tu już nie ma przejścia, fuck. Milczące pająki. Larka pokryta pajęczynami. Zaktualizuj system. Zupełnie będzie wirus, co? Dziwo nie. Podnieś. Misja zakończona, tylko nam to nic nie dało. Nic nam to nie dało. 6147. 6147. No i co, znów bierzemy sobie te farbki. Nie wiem po co. Czy tu jest spalone? Nie, tu nie ma jeszcze spalonego. To tak jakbyśmy byli przed tym, co się ma stać. Tu również nic z tymi farbkami zrobić nie da się. Zamknięte drzwi. Tu była czarna dziura. Co my możemy zrobić z tymi farbkami? Bo nic tu innego zrobić się nie da. Wzięliśmy te farbki, ale nie wiadomo po co. Nie wiadomo po co. Może czegoś nie widzę, cholercia. Tu nic nie ma. Tu nic definitywnie nie ma, no możemy jedynie tutaj wejść i zejść tu. Tylko jak te farbki już tu weźmiemy, to nic niestety dalej z tym zrobić nie możemy. Możemy podnieść dyskietkę, ale tylko tyle. Tak jakby nam coś było potrzebne jeszcze do tych farbek. Tak jakby było coś potrzebne do tych farbek, czyli może idąc tutaj. Tylko no właśnie, jak tu pójdziemy dalej, to już jest przejście zamknięte. Tak jakby było coś trzeba tutaj wziąć. No tu są te farbki, ale... Właśnie. I tu już nawet przejść nie możemy do tyłu. Nie ma takiej opcji. Farbki plakatowe. Co my z tym możemy zrobić? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie wiem. Farbki plakatowe, ale nic z nimi zrobić nie możemy. Tu nawet nie ma nic, co byśmy mogli, wiecie, jakby uzupełnić, nie? W sensie, no nie ma żadnego przycisku, nic z tych rzeczy i to jest problem. Czarna dziura. Może coś tutaj, nie wiem, światło, jasność, siła, kolor. Zegar możemy wyłączyć, ramkę też możemy wyłączyć. O! Nie wiem. Nie wiem, co my tu możemy zrobić. Milczące pająki. Z tym się naprawdę nic nie da już zrobić. Tutaj cofnąć się też nie cofniemy. Lalce pomóc nie możemy w żaden sposób. Wybierać tego też się nie da. No jedynie stąd możemy podnieść dyskietkę. Tylko tyle i aż tyle. Ale to nas, mówię, no w ogóle nie ogarnia, no bo to nam zakończy misję po prostu. Moi drodzy, nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, co możemy dalej zrobić, bo widzę, że trochę osób ogląda Darkness Under My Bed, a naprawdę mi się w to gra świetnie. Tylko no, nie mam pomysłu co do tego zakończenia. Czy my możemy to jakoś rozwinąć, czy możemy jakoś wziąć przedmiot i wykorzystać go na dole tej dziurze. Jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli nie da się po prostu tego zrobić i wiecie o tym, to po prostu będziemy sobie kontynuować na innych endingach, bo tego jest naprawdę tutaj masa. A gra mi się naprawdę serio spodobała. Gra mi się naprawdę serio spodobała, więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie film grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Darkness Under My Bed. Trzymajcie się, hej hej!